W ostatnich latach świadomość społeczną zdominowały drony jako nośnik dla wielu zastosowań, również tych w zakresie rolnictwa. Stało się tak, dlatego że drony są dostępne niemal dla każdego, a nic tak nie wspiera technologii, jak powszechność jej użycia. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że niemal równie dostępne dla każdego są dziś technologie lotnicze. Na początek kilka słów o technologiach agrolotniczych. Technologie agrolotnicze historycznie kojarzone są w szczególności z chemicznym zabezpieczeniem upraw rolnych i leśnych. O ile w leśnictwie jest to nadal powszechnie stosowana metoda, to w rolnictwie straciła bardzo na znaczeniu. Renesans agrolotnictwo przeżywa obecnie dzięki innemu obszarowi zastosowania. Tym obszarem jest teledetekcja, czyli zdalne rozpoznawanie różnych zjawisk i obiektów, w szczególności gatunku uprawy, jej kondycji, jak też wielkości i przyczyny uszkodzenia roślin. Technologie agrolotnicze w firmie SmallGIS zostały wytworzone w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt, realizowany od roku 2017, pozwolił dokonać autorskiej adaptacji samolotu ultralekkiego do integracji z wysoko wyspecjalizowanymi sensorami służącymi do mapowania stanu i struktury uprawy rolnej. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych urządzeń pomiarowych oraz wysokim zdolnościom operacyjnym samolotu, wydajność pracy jest od 100 do 1000 razy większa niż przy użyciu drona. Zasięg samolotu pozwala w ciągu jednego dnia rozpocząć działania operacyjne w dowolnej lokalizacji na terenie całej Polski. Do czego zatem może być wykorzystywana technologia agrolotnicza opracowana w firmie SmallGIS? Uprawy rolne podlegają licznym uszkodzeniom zarówno z powodów abiotycznych, jakimi są głównie zjawiska atmosferyczne, jak też biotycznych, do których zalicza się działania grzybów i owadów, ale też dziko żyjących ssaków. Wiele z tych szkód podlega ochronie ubezpieczeniowej lub ustawowej. Za szkody odpowiada wtedy materialnie ubezpieczyciel lub skarb państwa reprezentowany przez właściwe instytucje. Wypłata odszkodowania lub subwencji zawsze poprzedzona jest oszacowaniem szkody. A tu z pomocą przychodzą technologie agrolotnicze oraz narzędzia geoinformatyczne. Dotychczasowy proces szacowania wymaga wizyty komisji szacującej szkodę na każdej z uszkodzonych upraw. Nawet jeżeli komisja dotrze do uprawy, to jej inspekcja w wielu sytuacjach jest bardzo uciążliwa, czasochłonna i niedokładna. Przedzieranie się przez zwarty łan rzepaku w celu dotarcia do miejsc szkody jest dla piechura uciążliwe i bolesne, a pomiar długotrwały i niedokładny. Dzięki sensorom zastosowanym przez firmę SmallGIS na pokładzie samolotu, pełen obraz pola uprawnego i struktury uprawy uzyskuje się zaledwie w kilka minut. Następnie dane lotnicze trafiają na linię przetwarzania numerycznego prowadzącego do zmiany surowych obrazów na zbiór parametrów ilościowych obrazujących stan uprawy. Procesy wykonywane są w oparciu o wiele różnych technik, w tym algorytmy sztucznej inteligencji. Gotowa informacja wynikowa podawana jest rzeczoznawcy lub komisji szacującej szkodę w formie tabeli uszkodzeń i mapy uprawy w celu ich weryfikacji i zatwierdzenia. Ten proces oceny uszkodzeń jest już zdecydowanie szybszy i łatwiejszy do realizacji przez człowieka niż mozolne pomiary terenowe. To, co jest charakterystyczne dla nowej technologii teledetekcyjnej, to jej dokładność. Pomiar parametrów uprawy odbywa się z dokładnością wyrażoną w centymetrach. Pozwala to oszacować każdy oddzielny metr kwadratowy powierzchni z niedostępną dotychczas precyzją. Materiał pozyskany lotniczo stanowi doskonałą i niepodważalną dokumentację stanu uprawy.
pomaga przez to uniknąć subiektywności oszacowań, a niejednokrotnie również sporów sądowych. Dzięki temu, że całość kluczowych elementów technologicznych została wytworzona w spółce SmallGIS w ramach badań własnych, istnieje możliwość skalowania technologii, na przykład poprzez włączenie do użytkowania kolejnych statków powietrznych. Zdolności wytwórcze w tym zakresie umożliwiają również spółce zbudowanie i dostarczenie podobnych rozwiązań innym podmiotom, które zainteresowane są samodzielną eksploatacją załogowych statków powietrznych. Statki te mogą służyć do celów agrolotniczych, ale też do mapowania terenu w innych dziedzinach gospodarki. Cały proces lotniczej obsługi szkód dostępny jest online w oprogramowaniu OnGeo Agro. OnGeo Agro spina w jeden spójny proces biznesowy obsługę klienta, usługi agrolotnicze oraz wytworzenie protokołu oszacowania szkody. Zapraszamy do sprawdzenia technologii w działaniu poprzez www.agroongeo.pl.